Dzień dobry, jeszcze raz bardzo serdecznie witamy na naszej prezentacji poświęconej DJI Dock 2. Ja nazywam się Janusz Dunia, jest ze mną również Mateusz Radej. Razem zajmujemy się Navigate bezzałogowymi statkami powietrznymi. Natomiast Navigate to nie tylko technologie pomiarowe, to nie tylko bezzałogowe statki powietrzne, ale również technologie pomiarowe, narzędzia pomiarowe dla geodetów, GPS-y, kontrolery, tachimetry, skanery laserowe, to wszystko dla Państwa dostarczamy. Natomiast wyróżniają nas przede wszystkim profesjonalne doradztwo oraz szkolenia, także tutaj staramy się wraz z dostarczeniem sprzętu, że tak powiem, nauczyć Państwa, jak wykorzystać tutaj pełnię potencjału tej technologii. Również prowadzimy szkolenia z fotogrametrii, takie specjalistyczne, z fotogrametrii niskiego pułapu, z lidaru, z termowizji, jak również z odwzorowań wielospektralnych, które są tutaj wykorzystywane w rolnictwie czy też w leśnictwie. A dziś przedstawimy Państwu rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie, można powiedzieć, w wielu branżach na rynku bezzałogowych statków powietrznych, czyli DJI Dock 2, który jest swojego rodzaju stacją dokującą dla dedykowanego modelu drona. Jest to, można powiedzieć, taka skrzynka, która jest ustawiona w danym miejscu, w danej lokalizacji. Od czasu do czasu się otwiera, startuje z niej dron i tutaj wykonuje określone zadania. Co dzisiaj dokładnie w programie? Zaczniemy sobie tutaj od przedstawienia samego produktu oraz porównania go z poprzednią wersją DJI Dock. Następnie przedstawimy przykładowe zastosowania dla tego urządzenia w różnych branżach oraz też odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące tutaj tego właśnie nowego produktu. Na samym końcu również będziemy odpowiadać tutaj na Państwa pytania, także zachęcamy do zadawania pytań również na czacie. Co jest tutaj głównym celem zastosowania takiego urządzenia jak stacja dokująca dla drona? Przede wszystkim jest to obniżenie kosztów operacji bezzałogowych statków powietrznych. W jaki sposób możemy to osiągnąć? Przede wszystkim mamy tutaj brak kosztów utrzymania kilku zespołów. Czyli jeżeli loty są, że tak powiem, wykonywane tutaj w różnych częściach kraju, to mamy oszczędność właśnie pod kątem utrzymania kilku zespołów pilotów. Kolejny tutaj sposób, no to jest brak konieczności wysyłania pilota na miejsce lotów, szczególnie na przykład, jeżeli są to farmy fotowoltaiczne, nieco, że tak powiem, oddalone od zabudowań, często na jakichś odludziach, wtedy oszczędzamy tutaj na kosztach transportu. Również brak konieczności szkolenia zespołów, no szczególnie w tym momencie, kiedy koszty tych szkoleń rosną, wchodzą nowe przepisy Unii Europejskiej, a tutaj również możemy na tych szkoleniach dla personelu nieco zaoszczędzić. Także właśnie tutaj dzięki zastosowaniu takiego urządzenia jak DJI Dock 2 możemy skutecznie obniżyć koszty powtarzalnych operacji właśnie z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Teraz powiemy nieco o historii tego urządzenia. W kwietniu 2023 roku pojawiła się pierwsza wersja stacji dokującej produkowanej na masową skalę. Był to DJI Dock 1. No i tutaj już wtedy to urządzenie jakby znalazło swoje zastosowanie w kilku dziedzinach. Był to przede wszystkim monitoring obiektów, szczególnie jakichś wielkoobszarowych, jak również bezpieczeństwo publiczne, czy też inspekcje różnego rodzaju infrastruktury.
Natomiast w przypadku doka pierwszego mieliśmy do czynienia tutaj z kilkoma wyzwaniami. Przede wszystkim były to trudności związane z transportem oraz instalacją, które głównie wynikały z wagi oraz właśnie gabarytów tego urządzenia. W niektórych sytuacjach również zasięg lotu był niewystarczający. Natomiast no, takim głównym mankamentem tutaj zgłaszanym przez potencjalnych użytkowników był brak możliwości mapowania terenu z dokładnością geodezyjną, co uniemożliwiało zastosowanie urządzenia w zadaniach właśnie geodezyjnych. Dlatego też w stosunkowo krótkim czasie po premierze doka pierwszego pod koniec marca 2024 roku DJI zaprezentowało właśnie nową odsłonę urządzenia, czyli DJI Dock 2. I teraz tutaj, proszę Państwa, porównamy sobie te urządzenia ze sobą. Co zostało poprawione względem pierwszej wersji w doku drugim? No przede wszystkim to rozmiary właśnie tego urządzenia. Tutaj, jeśli chodzi o dok pierwszy, on zajmował nam powierzchnię około 1 metra kwadratowego. W przypadku doka dwójki jest to 0,34 metra kwadratowego, także można powiedzieć, że jest on tutaj jakby dwukrotnie, trzykrotnie mniejszy. Mieści się tak naprawdę w każdym samochodzie typu kombi. Masa również spadła niemal trzykrotnie, ze 105 kg do 34 kg. Także tutaj, jeśli chodzi o doka, w przypadku doka jedynki, tak naprawdę no, jakieś 3-4 osoby były potrzebne do przenoszenia tego urządzenia, co było dość problematyczne. Natomiast tutaj w doku dwójce spokojnie, tutaj we dwóch z Mateuszem przenosiliśmy to urządzenie, także jest to na pewno na plus. Jeśli chodzi o zasięg, również tutaj został poprawiony z 7 km zwiększony do 10. Zastosowano po prostu nowy system transmisji danych. Jeśli chodzi o zasięg, tak naprawdę możemy tutaj zastosować również za pomocą modułu RTE, tak, G4. Jest on przez producenta, przez DJI w użyciu. Nie ma go natomiast jeszcze na rynku europejskim. Natomiast myślę, że to będzie kwestia czasu wprowadzenia na nasz rynek takiego modułu, który będzie można zastosować, zwiększając jednocześnie zasięg takiego doka drugiego. Tak, no jeżeli coś takiego zostanie wprowadzone, to też tutaj zwiększy się raz, że zasięg, a dwa pewnie, że tak powiem, bezpieczeństwo z tego względu, że będziemy mieć dodatkowy link transmisji danych. No i tutaj kolejna zmiana jest to sposób pozycjonowania drona po lądowaniu. Wcześniej, można powiedzieć, odbywało się to dość spektakularnie, można powiedzieć, był to taki serwomechanizm zastosowany, natomiast w tym momencie jest to taka rampa poślizgowa. Jeśli chodzi o system ładujący, tutaj również został zmieniony. W doku jedynce było to złącze, natomiast w tym momencie mamy zastosowane ładowanie bezprzewodowe, czyli tutaj no, można powiedzieć, zostały wyeliminowane pewne elementy mechaniczne, które z pewnością wpłyną na większą niezawodność tego rozwiązania. I teraz pokrótce tutaj postaram się pokazać Państwu, jakie są różnice między statkami powietrznymi, jeśli chodzi o doka pierwszego i drugiego. Tutaj Mateusz spróbuje wyjąć, że tak powiem, wyjąć statek powietrzny ze stacji dokującej. No, porównamy sobie przede wszystkim rozmiary i wagę, tak? Czyli tutaj mamy statek powietrzny Matrice 3D.
Tak, tutaj mam, tak, to akurat mamy wersję z kamerą termowizyjną, czyli Matrix 3 TD. Są to statki, że tak powiem, dedykowane tutaj specjalnie do tej stacji dokującej. Mamy nieskładane ramiona. Bateria też tak, w ten sposób wyjmowana. Wiesz co, może pokaż mi i porównamy sobie do Matrixa 30T, jak to wielkościowo wygląda. Mamy Matrixa 30T z kamerą również termowizyjną. Jak Państwo są w stanie zauważyć, jest on zdecydowanie większy gabarytowo. Też jednocześnie więcej czasu potrzeba nam na przygotowanie go do lotu. No i oczywiście Matrix 30T no jest to dron znacznie cięższy, tutaj około 4 kg masy. Natomiast tutaj w przypadku Matrixa 3 około 1,5 kg waży taki dron. Mam trzeci. Trzeba może przejmować teraz. Stary Przemek. Tak, czyli tak jak widać no tutaj na prezentacji, w przypadku doka drugiego mamy do wyboru dwie takie platformy latające. Matrix 3D jest to dron stworzony, można powiedzieć, stricte do zastosowań geodezyjnych, pomiarowych, natomiast Matrix 3TD z kamerą termowizyjną bardziej tutaj sprawdzi się przy inspekcjach, czy też dla służb mundurowych. Co tutaj więcej możemy powiedzieć? Tak jak powiedziałem, rama w tych nowych dronach jest nieskładana, także dron jest typowo dostosowany właśnie do stacji dokującej, dzięki czemu też ten czas lotu, tak jak widać, no, został tutaj nieco wydłużony do 50 minut względem Matrixa 30 z doka 1. Również odporność na warunki pogodowe jest bardzo wysoka, i to 54. I oczywiście jeśli chodzi o kamery, no to tutaj w wersji geodezyjnej Matrix 3D mamy zastosowaną kamerę z większą matrycą 4/3 cala, 20 megapikseli, także duży piksel na matrycy powoduje to, że dostajemy dużo światła, możemy latać z większą prędkością, także jest to świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o fotogrametrię. Natomiast w wypadku oczywiście tutaj Matrix 3TD, można powiedzieć, ta kamera szerokokątna jest nieco słabsza, natomiast dodatkowo oczywiście mamy kamerę termowizyjną. Jeśli chodzi o kamery zoom, w obu dronach tutaj mamy zastosowane te same kamery. One mają około 7-krotny taki zoom optyczny, co dalej razem nam daje 56-krotny zoom hybrydowy. No oczywiście tutaj Matrix 30 pozostaje liderem, 5-16-krotny zoom optyczny. Jeśli chodzi o interwał wykonywania zdjęć, no to oczywiście tutaj w przypadku wersji geodezyjnej 0,7 sekundy. No i oczywiście mamy tutaj migawkę mechaniczną. W przypadku standardowej wersji tutaj do inspekcji została taka zastosowana właśnie migawka standardowa elektroniczna. No i cóż, tutaj chyba jeśli chodzi o różnicę między tymi dwoma urządzeniami, to by było na tyle. Teraz skupimy się troszeczkę na nowych funkcjach, jakie tutaj producent dodał właśnie do stacji dokującej DJI Dock 2, także Muszę powiedzieć, Mateusz. Tak, nowe funkcje zastosowania i tak naprawdę co poprawione zostało w doku drugim względem doka pierwszego. Więc tak, przede wszystkim bardzo ważną rzeczą to jest możliwość automatycznej oceny miejsca instalacji naszego doka drugiego z wykorzystaniem oczywiście drona. Możemy to zrobić za pomocą dowolnego drona typu serii Enterprise. Nie potrzeba tak naprawdę tutaj
W wcześniej montażu tego doka wystarczy po prostu sam dron. Wykorzystanie również doka z Mavica 3 Enterprise pomaga nam w sprawdzeniu po prostu dogodnego miejsca tej instalacji. Sposób oceny czy klasyfikacja oceny miejsca jest banalnie prosta. To jest po prostu ocena dobra, średnia bądź słaba lokalizacja dla naszego doka. Kolejną tak naprawdę funkcją jest, może nie funkcją, tylko tutaj naszym takim zastosowaniem tego droga jest łatwość jego transportu. To też wyróżnia go pomiędzy dokiem pierwszym. Transport, tak? Dwie osoby, tak jak tutaj z Januszem już go transportowaliśmy, przenosiliśmy kilkakrotnie. Nie było z tym żadnego problemu, nawet gdy trzeba było wnieść po schodach, to było to banalnie proste wręcz. Jednocześnie transport. Taki dok, tutaj też wrzuciliśmy zdjęcie zapakowanego doka fabrycznie. Taki dok mieści się w aucie typu kombi. Po opakowaniu myślę, że spokojnie nawet do mniejszego auta nam spokojnie tutaj taki dok wejdzie. Następną funkcją, przepraszam, cofam, tak, następną funkcją, czemu filmik nam się nie odpala? Wiesz co, może spróbuję tutaj przełączyć ten wskaźnik. Mogę? Jest. Już przepraszam tutaj za małe problemy. Dobra, dziękuję bardzo, Janusz. Tak, panorama 360. Kolejna funkcja. Taką panoramę możemy zrobić za pomocą oczywiście drona. Przesyłamy ją do chmury. Dosłownie jest to jedno kliknięcie. I taką panoramę możemy udostępnić z dokładnymi współrzędnymi, dzięki czemu tak naprawdę możemy stworzyć taki wirtualny spacer. To na pewno znajdzie swoje wykorzystanie wtedy, kiedy mamy wielu podwykonawców, tak żeby zapewnić wszystkim członkom szybką orientację w terenie, szybką orientację w powietrzu. Czyli do takiego ogólnego rozeznania, że tak powiem, terenu. Tak. Następnie mamy tutaj możliwość wyznaczenia obszaru lotów za pomocą oczywiście aplikacji. Możemy stworzyć taki obszar na mapie 2D bądź 3D, oczywiście w edytorze. To bardzo nam pomoże w wyznaczeniu miejsc, gdzie dron może się znaleźć, a gdzie nie może się znaleźć. Możemy wyznaczyć strefy no-fly zone, czyli tam, gdzie właśnie dron powinien unikać przelotu. Mogą to być strefy technologiczne bądź jakieś dość wysokie elementy infrastruktury, które byłyby potencjalnym zagrożeniem dla naszej misji. Jednocześnie możemy wyznaczyć obszar, w którym dron powinien się jedynie znaleźć. To jest bardzo ważne zastosowanie. Myślę, że w wielu miejscach wyznaczenie takich stref na pewno wspomoże realizację. Tak, tutaj też warto dodać, że oczywiście dokiem możemy sterować nie tylko za pomocą Flight Hub, ale również innych oprogramowań i tam w tych oprogramowaniach mamy nawet, bym powiedział, niektórych bardziej zaawansowane opcje wyznaczania obszaru lotów, także tam możemy naprawdę już takie szczegółowe wyznaczyć korytarze, którymi dron będzie nam się poruszał. Tak. Następna dość ważna funkcja to jest możliwość zebrania materiału w chmurę. Wszystkie materiały, wszystkie zasoby, które pozyskamy w trakcie wykonywania naszej misji, będą w jednym miejscu. Oczywiście, jeśli mamy dostęp do internetu, bo to jest bardzo ważne, to ułatwi nam współpracę z pilotami, z resztą tak naprawdę zespołu,
Materiały są oczywiście otagowane dokładnymi współrzędnymi i wszystkimi niezbędnymi informacjami. Dostęp do tych materiałów jest bardzo szybki, wręcz automatyczny, co tak naprawdę poprawia wydajność naszej pracy. Jednocześnie te dane są oczywiście zabezpieczone. Tutaj producent założył też opcję, możliwość podłączenia swojego serwera wewnętrznego, serwera offline, tak byśmy mieli pewność, że te dane nigdzie na zewnątrz nie zostaną udostępnione. Kolejną ważną funkcją jest możliwość porównania map. Możemy wykonać misję w różnych odstępach czasowych. Pozyskamy taką mapę i tą mapę w różnych odstępach czasowych możemy porównać. Tutaj na przykładzie mamy po lewej stronie wyświetlony model aktualny, natomiast po prawej stronie mamy model wybrany do porównania. Tutaj myślę, że to znajdzie swoje zastosowanie w ramach monitorowania, na przykład stromek zboczy przy drodze, osuwisk skalnych, bądź dla deweloperów w ramach kontroli postępu prac budowlanych. Też w przypadku na przykład zmiany linii brzegowej, tak, na rzekach, to jest takie tutaj przydatne narzędzie. Tak, oczywiście. Dobrze, następnie mamy funkcję czy możliwość połączenia wielu użytkowników w jedną operację jednocześnie. Wtedy wszyscy, przykładowo podwykonawcy, widzą aktualny stan, to co się aktualnie dzieje. Została zastosowana też dość szybka transmisja z niskim opóźnieniem, wysoką rozdzielczością. To już było, ale nowością tutaj jest kod QR, tak? QR kod. Wystarczy tak naprawdę zrobić zdjęcie tego kodu. Wystarczy zrobić zdjęcie tego kodu i mamy już tak naprawdę możliwość odtworzenia danej misji na żywo. Dobrze. Główne funkcje, takie, które wyróżniają go względem doka pierwszego, już powiedzieliśmy. Natomiast podsumowując, to co najbardziej rzuca się w oczy przy doku drugim, to jest jego mobilność oraz wszechstronność. Jest on tutaj, tak jak Janusz wspomniałeś, jest on lekki. Jest on gabarytowo znacznie mniejszy, tak? Co bardzo nam wspomaga tą mobilność. A jednocześnie jest odporny na złe warunki pogodowe, dzięki czemu po części wręcz możemy o nim zapomnieć, że jest w danym miejscu, ponieważ dok jest dość odporny. Oczywiście jest precyzyjny, możemy zastosować tutaj dwa drony, tak? Jest to 3D i 3TD. Do niezliczonych rodzajów prac, co automatycznie redukuje nasze koszta eksploatacji, koszta instalacji. Oczywiście jeśli chodzi o ceny, oceny produktu, podamy je pod koniec naszej prezentacji. No i tutaj przechodzimy do przykładowych zastosowań naszego doka. Z grubsza mamy, że tak powiem, produkt przedstawiony, także jeśli tutaj jakieś pytania odnośnie samego doka dwójki jeszcze się pojawią, to zapraszamy do zadawania tutaj na czacie. Natomiast w tym momencie przejdziemy sobie do pokazania takich przykładowych zastosowań, gdzie możemy wykorzystać tego typu urządzenie. Jeśli chodzi o takie główne branże, w których możemy zastosować DJI Dock 2, no to jest oczywiście tutaj branża energetyczna, przede wszystkim do inspekcji farm fotowoltaicznych, gdzie mamy również też dostępne od razu dodatkowe pewne oprogramowania, które często mocno automatyzują cały proces inspekcji w tym wypadku.
Również możemy wykorzystać na farmach wiatrowych do inspekcji słupów wysokiego napięcia, również przy rozdzielniach elektrycznych. Kolejną taką branżą jest bezpieczeństwo obiektów. Tutaj również w celu monitoringu obiektów, na przykład w przypadku jakichś większych hal produkcyjnych, terminali kontenerowych, tam gdzie to zapewnienie tego bezpieczeństwa jest ważne i jednocześnie mamy dość duży obszar do kontroli, również do ochrony przeciwpożarowej. No tutaj również tam, gdzie występują duże obszary, na przykład w nadleśnictwach, tam zawsze ustawiając taki dok, który ma dość duży promień lotu, nadleśnictwa mogą weryfikować pewne zgłoszenia, jeśli chodzi tutaj o jakieś akcje, że tak powiem, przeciwpożarowe. Również tutaj może być zastosowany do ochrony granic, do ochrony infrastruktury krytycznej, na przykład przy elektrowniach. No i taką kolejną większą branżą, gdzie możemy zastosować tego typu rozwiązanie, jest budownictwo i geodezja. Tam głównie do dokumentacji prac, również do porównania postępów prac. W górnictwie na przykład do pomiarów objętości. Jeśli chodzi o, no i tutaj monitoring katastrof, no to tak jak tutaj pokazywaliśmy, że tak powiem, osuwiska, czy to jest jakieś tereny zalewowe, również do cyfryzacji zasobów. Tutaj tak naprawdę na każdym etapie budowy możemy zarchiwizować takie konstrukcje, stworzyć tak zwany digital twin, czyli tutaj cyfrowy bliźniak. No i jeszcze ewentualnie możemy sobie tutaj zastosować przykładowo do tworzenia modeli BIM. Teraz pokażemy, jak wygląda przykładowy schemat pracy z takim urządzeniem, na przykładzie misji monitoringu bezpieczeństwa nad farmą fotowoltaiczną. Tutaj akurat 48 MW. Wiadomo, że tam też mogą zdarzać się pewne kradzieże. W tym wypadku Doka 2 możemy zintegrować przykładowo z takim standardowym systemem monitoringu wykorzystywanym przez ochronę. No i jak wygląda taki workflow, że tak powiem, takiej pracy? Zaczynamy sobie od zaplanowania misji patrolowej. W jakim oprogramowaniu to się dzieje? Planowanie takiej misji patrolowej, no oczywiście my tutaj skupiamy się na oprogramowaniu DJI Flight Hub 2 na tej prezentacji, natomiast również mamy dostępne oprogramowania innych producentów, jak Flightbase czy Drone Harmony, także również jesteśmy dystrybutorem, no i tutaj dla Państwa będziemy zawsze doradzać, które oprogramowanie w jakim przypadku sprawdzi się lepiej właśnie do planowania tego typu misji. Ogólnie rzecz biorąc, każde z tych oprogramowań, no to są oprogramowania oparte o przeglądarkę, także nie musimy tutaj posiadać jakichś komputerów z mocnymi zasobami i instalować jakichś dodatkowych aplikacji. Planowanie takiej misji zaczynamy sobie właśnie od zaznaczenia obszaru i wykonujemy podstawową ortofotomapę terenu. To daje nam taką powiększoną świadomość sytuacyjną. Zyskamy też aktualny podkład i na takim właśnie podkładzie możemy sobie tutaj planować misję. Warto dodać, że ta ortofotomapa pozyskana takim pierwszym nalotem drona, który startuje z doka, jest przetwarzana w chmurze, także nie trzeba tutaj również żadnego dodatkowego oprogramowania ani specjalnie mocnej tutaj maszyny obliczeniowej. Następnie na pozyskanym podkładzie wykonujemy sobie już taki plan misji patrolowej właśnie, można powiedzieć, w trójwymiarze. Co możemy tutaj ustawić? Oczywiście wszystkie punkty przelotowe, wysokość tych punktów, prędkość nalotu między punktami, no i oczywiście zadanie do wykonania, czyli tutaj przykładowo możemy zatrzymać drona, wykonać zbliżenie, zrobić zdjęcie, film i tak dalej. Kolejnym etapem, no to jest już, tak powiem, patrol, czyli tutaj dok otwiera się w ciągu 45 sekund, dron startuje,
wykonuje taki patrol po tej misji, którą tutaj ustawiliśmy po zadanej trasie, wykonuje również określone zadania na punktach newralgicznych. Następnie dog, znaczy dron, że tak powiem, wraca, ląduje, zamyka się i zgrywane są dane, a statek powietrzny jest ładowany. Tutaj warto też dodać, że przykładowo taki pracownik ochrony, który tutaj operuje stacją DJI Dog, ma możliwość również w trakcie lotu wykonania, że tak powiem, przejęcia kontroli, w trakcie lotu takiego automatycznego przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym, nad gimbalem oraz kamerą. Tutaj akurat w oprogramowaniu Flight Hub 2 odbywa się to za pomocą przycisków FSAT, czyli WASD. Kamerą steruje się strzałkami. Mamy również tutaj inne przyciski, które służą na przykład do wykonania zoomu, do zmiany kamery termowizyjną, na włączanie, wyłączanie nagrywania. No i nawet jest tutaj taki skrót klawiszowy, którym możemy sobie wywołać automatyczne orbitowanie wokół zadanego punktu. No i ostatnim tutaj etapem już po lądowaniu, co się dzieje, no dane są, że tak powiem, zgrywane do stacji dokującej, następnie pamięć statku powietrznego jest czyszczona. Dane wysokiej jakości przesyłane są właśnie do chmury i później możemy je pobrać z poziomu właśnie oprogramowania Flight Hub 2. Również są tutaj dostępne dodatkowe takie opcje analizy w oprogramowaniu Flight Hub 2, możliwość dodawania adnotacji, opisywania, oznaczania również na mapie. Także jeżeli zespół patrolowy, powiedzmy, na ziemi ma również uruchomioną aplikację Flight Hub na telefonie, no to automatycznie może sobie szczytać współrzędne takiego punktu, gdzie wystąpiło jakieś zagrożenie i od razu, że tak powiem, wiedzą, gdzie się udać. No tutaj warto też może poruszyć kwestię bezpieczeństwa danych, gdzie takie dane są przechowywane. W przypadku tutaj aplikacji Flight Hub 2 jest ona połączona z serwerami Amazona, natomiast jest możliwość również tutaj przez inne oprogramowania wykorzystywania serwerów certyfikowanych pod kątem bezpieczeństwa. Oczywiście serwery Amazona też są certyfikowane, ale jeżeli mamy taką konieczność, bo niektórzy klienci również mają taką konieczność, żeby te serwery były na przykład w jurysdykcji europejskiej, także również taką możliwość mamy. No oczywiście możemy również, jeżeli mamy pod to zasoby, podpiąć ten system do własnego tutaj serwera. Nawet zostały już wykonane takie instalacje z tak zwanym airgapem, czyli całe urządzenie, cały system był zaimplementowany u klienta docelowego i był odcięty zupełnie od sieci internetowej. Także tak wygląda monitoring obiektów, że tak powiem, pod kątem bezpieczeństwa. No i kolejne zastosowanie tutaj, monitoring na przykład na placach budowy. Jakie tutaj mamy możliwości? Przede wszystkim możemy wykorzystać Matrix 3TD z termowizją, na przykład tutaj przykładowo do sprawdzenia sprzętu, który pozostał na budowie. Tutaj spróbuję przewinąć, o, w tym momencie widzimy sobie, że tak powiem, jak na dłoni możemy policzyć. Jeżeli tutaj na budowie pozostały nam jakieś drogie maszyny, to możemy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i w komplecie. No i tutaj kolejną możliwość, jaką nam daje DOK, jest to weryfikacja na przykład prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji na takiej budowie, możliwość również kontroli personelu na przykład pod kątem przestrzegania BHP. Również możliwość weryfikacji, czy po pracy nikt nie został tutaj na tej budowie.
No i oczywiście takie standardowe zastosowanie, czyli ochrona przed intruzami. Jeżeli tutaj mieliśmy jakiś drogi sprzęt na budowie, to szczególnie możemy zabezpieczyć jakieś takie newralgiczne miejsca typu wejścia, wyjścia, aby zapewnić tutaj pełne bezpieczeństwo. Dwa takie kolejne zastosowania, no to jest bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Przykładowo możemy sobie rozmieścić takie dwie, trzy stacje dokujące na przykład wokół stadionu, wykonywać tak zwaną kontrolę tłumu, również w jakichś miejscach imprez masowych, sal koncertowych, monitorować newralgiczne wejścia, wyjścia, również na kąpieliskach, przykładowo do monitorowania właśnie linii brzegowej przez ratowników wodnych. No wiemy, że obecnie jest to, do tego są używane duże drony, często Matrix 350. Wymaga to oczywiście od ratowników konieczności noszenia tego sprzętu, ciągnięcia też zasilania, zabezpieczenia lądowiska, prawda? Także tutaj pod tym kątem ustawienie takiej stacji dokującej no, na pewno część problemów no, tutaj rozwiąże. No i oczywiście tutaj dodatkowym miejscem, gdzie możemy zastosować doka, na przykład w punktach turystycznych, również tutaj do monitorowania tłumu, tak jak to jest pokazane właśnie na tym filmie, tutaj na przykładzie muru chińskiego. Ewentualnie możemy wykorzystać również w tym wypadku termowizję, czy to do monitorowania tutaj przeciwpożarowego w sytuacji jakiegoś wysokiego zagrożenia pożarowego, czy również do lokalizowania osób, które ewentualnie nam gdzieś tutaj ze szlaku zboczyły. W tym wypadku tutaj warto dodać, że jest zaimplementowana właśnie ta funkcja fly to, czyli jeżeli coś się dzieje, mamy takie zgłoszenie, operator takiego doka po prostu klika na mapie to miejsce i dok automatycznie leci w to miejsce, żeby tutaj wykonać rozpoznanie takiej sytuacji. Jakie tutaj jeszcze takie tradycyjne wyzwania w bezpieczeństwie publicznym? Brak informacji oraz długi czas reakcji. Często funkcjonariusze zmagają się z brakiem szczegółowych informacji na temat zgłoszonego zdarzenia, natomiast dojazd pierwszego zespołu na miejsce może być opóźniony, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu drogowym. W tej sytuacji tutaj na obszarze częstych zdarzeń może zostać umieszczona właśnie taka stacja dokująca z dronem, który w ciągu kilku minut pojawi się nad miejscem zdarzenia i dostarczy niezbędnych informacji dla dyspozytora, który dzięki temu będzie w stanie ocenić, jak poważna jest sytuacja i ewentualnie ile tutaj jednostek wysłać na miejsce. Lub jeżeli sytuacja nie wymaga już reakcji, no to można, że tak powiem, przekierować jednostki w inne miejsce, tam gdzie są one bardziej potrzebne. No i kolejne wyzwanie to jest taki wymóg też pilota na miejscu lotów. Zawsze wymaga to przewożenia ze sobą statku powietrznego, składania, rozkładania, utrzymywania baterii w odpowiedniej temperaturze. W przypadku zastosowania doka no, na takim obszarze wtedy te problemy zostają tutaj rozwiązane. I teraz jaki mamy, że tak powiem, standardowy schemat działania w bezpieczeństwie publicznym? No oczywiście tutaj pierwszym etapem jest otrzymanie zgłoszenia na obszarze operacyjnym właśnie DOKA. Następnie funkcjonariusz już bezpośrednio w oprogramowaniu do planowania misji, przykładowo w Flight Hubie drugim, przejmuje kontrolę nad statkiem powietrznym i wykonuje start właśnie drona. Jeżeli ten adres jest znany, no to tutaj posługuje się funkcją flightu, klika na mapie i od razu w to miejsce dron jest wysyłany. Natomiast jeżeli adres jest nieznany, no to oczywiście może przejąć tutaj manualną kontrolę. No i już po kolejnym etapem, jakby po odnalezieniu sytuacji, jest wyzwolenie orbitowania, ewentualnie zmiana kamery na termowizyjną, wykonanie zoomu w celu jakby tutaj szczegółowego rozpoznania sytuacji.
My też u siebie tutaj przeprowadzaliśmy takie testy tego rozwiązania, więc faktycznie dron konsekwentnie startuje nam w ciągu 45 sekund. No i w promieniu powiedzmy 2 km od samej stacji tutaj mieliśmy pełny zasięg, także nie zdarzyło nam się, żeby tutaj jakieś większe problemy z zasięgiem tym były. I dodatkowo oczywiście ładowanie jest bardzo szybkie, od 20 do 90% faktycznie w te 32 minuty tutaj nam dok się ładuje tego drona właśnie. No i tutaj już podsumowując, bezpieczeństwo publiczne, najbardziej takie przydatne funkcje to jest to funkcja możliwości właśnie startu bez fiksa RTK w ciągu 45 sekund, szczególnie przydatne gdzieś przy pożarach, przy wypadkach, przy powodziach, czy przy kontroli tłumów właśnie w celu dostarczenia kluczowych informacji odciążenia zespołów na ziemi. Kolejna funkcja no to jest ograniczenia tutaj, ograniczone właśnie te strefy lotów, o których Mateusz mówił. Możemy sobie właśnie wyznaczyć taki dokładny korytarz lotów. No i tutaj warto też może dodać, że jeżeli mamy wyznaczony taki korytarz lotów, to przykładowo, jeżeli dojdzie do jakiejś awaryjnej sytuacji, utraty zasięgu, w tym momencie również, jeżeli zostanie wyzwolona funkcja RTH, to również ten korytarz lotów zostanie tutaj utrzymany. No i kolejna funkcja też, o której mówiłeś tutaj, czyli strefy NFZ, no-fly zones. W przypadku omijania jakichś wyższych budynków, kominów, czy też jakiegoś pałacu prezydenckiego, no to myślę, że może się tutaj przydać. I to również tutaj działa nam w trybie manualnym, gdy wykonujemy lot w trybie manualnym. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi tutaj o zastosowanie w bezpieczeństwie publicznym, także możesz powiedzieć teraz o farmach. Tak, teraz przejdziemy do farm fotowoltaicznych. Tutaj już powiem może samo takie workflow. Na przykładzie farmy 40, jak dobrze pamiętam, 46-megawatowej. Oczywiście musimy zachować wszystkie najważniejsze elementy wymagane do prawidłowej inspekcji, tak? Czyli musi być pogoda odpowiednia. Najlepiej, żeby to było również w ciągu dnia, między godziną 10-15. Ja zawsze mówię, żeby to były godziny okołopołudniowe. Oczywiście wcześniej musimy znać teren, musimy poznać ten teren, żeby ograniczyć tutaj maksymalnie to ryzyko. To co zawsze ja zawsze wolę powiedzieć podczas przygotowania na realizacji inspekcji farm fotowoltaicznych, bardzo ważne jest wsparcie obserwatora, wsparcie drugiej osoby, która będzie nas wspomagała w obserwacji naszego statku powietrznego w celu oczywiście zmniejszenia ryzyka i dzięki temu my jako piloci wykonujący inspekcję będzie nam łatwiej się skupić na wykonaniu zadania. Dobrze, tutaj jeśli chodzi o samą inspekcję, oczywiście standardowo zaczynamy od wykonania ortofotomapy. Na przykładzie tak naprawdę tej konkretnej farmy mamy wybrane ustawienia, tak? Wysokość naszego przelotu to będzie 100 metrów względem gruntu, względem ziemi. Współczynnik geodezyjny 2,5 cm na piksel, prędkość 15 metrów na sekundę, nakładanie zdjęć 70 do 80, przelot w około 25 minut. Przy tej konkretnej farmie czas lotu zajął około 1 godziny, natomiast wyszło nam około 1000 zdjęć. Tak jak tutaj Janusz też wcześniej wspomniał, oprogramowanie automatycznie stworzyło taką ortofotomapę. Po wykonaniu takiej ortofotomapy dopiero możemy przejść do zaplanowania misji, naszej misji inspekcyjnej.
Tutaj mamy powyższe ustawienia do prawidłowego przeprowadzenia inspekcji, czyli wysokość 30 metrów, biorąc pod uwagę oczywiście wysokość nad panelami. Prędkość lotu naszego statku musi być dość wolna, to są 3 metry na sekundę, interwał co 10 metrów. Oczywiście ja wybieram, czy ja zazwyczaj wybieram tak naprawdę tryb hot iron, natomiast efektywność naszego lotu przy tej farmie to jest około 8 lotów. Tutaj mamy krótki filmik właśnie prezentujący wykonanie tej inspekcji. Szybki. W sumie to szybki, tak. Jest zdecydowanie przyspieszony. Teraz po skrócie możemy zobaczyć, jak ta misja wygląda, jak ta misja jest zaplanowana. Czyli tutaj na kilka segmentów była podzielona cała farma. Tak, farma jest podzielona na 8 segmentów, na 8 lotów naszego drona, tak żeby optymalnie zebrać materiał do inspekcji. No i następnie przygotowujemy tak naprawdę naszego drona pod inspekcję, tak, bo wcześniej planowaliśmy misję, teraz przygotowujemy naszego drona. Oczywiście dbamy o wszelkie procedury bezpieczeństwa, musimy wybrać też odpowiedni termin, tak żeby pogoda dopisywała i też znać miejsce wykonania inspekcji, czyli żeby nic nas nie zaskoczyło w ramach tej danej misji. Ani pogoda, ani przeszkody terenowe, wszystko to musimy mieć już wcześniej przygotowane. Następnie, jak już taką inspekcję odbędziemy, tak, dron wróci, musimy przeanalizować dane. Oczywiście analizujemy dane tak naprawdę w pasującym nam oprogramowaniu. Wszystkie dane są zapisywane w chmurze, tak jak tutaj wcześniej Janusz nam wspomniał. Dużym plusem też, o którym ja już w sumie wspomniałem, jest możliwość dodania adnotacji do każdego zdjęcia, co bardzo ułatwia samą analizę, samo przeprowadzenie samej analizy. Dobrze, następnie mamy szczegółowe inspekcje instalacji. Tak, jeśli chodzi tutaj, mamy tak naprawdę na kolejne takie zastosowanie właśnie jakieś szczegółowe inspekcje różnego rodzaju instalacji. Tutaj będzie przykład na takim właśnie zbiorniku chłodzącym. W tym wypadku do wykonania tego typu inspekcji zostało, że powiem, zastosowane takie combo, można powiedzieć, czyli Mavic 3 Enterprise i Dock 2. Na początku zostało wykonane 1700 zdjęć z użyciem właśnie Mavica 3 Enterprise. W ten sposób to wyglądało, mniej więcej w ten sposób był wykonany nalot. No i następnie te zdjęcia tutaj w tym przypadku były zaimportowane do oprogramowania fotogrametrycznego, czyli w tym wypadku do DJI Terra. Tam został, że tak powiem, sporządzony szczegółowy model 3D, tak jak tu widać na tym filmie. Bardzo, że tak powiem, szczegółowy, precyzyjny. No i później te dane zostały dopiero zaimportowane właśnie tutaj do Flight Huba drugiego w celu zaplanowania tutaj misji nalotu dokiem drugim. Dzięki temu, że tak powiem, otrzymaliśmy taki bardzo szczegółowy model 3D w oprogramowaniu Flight Hub 2, gdzie już widoczne były jakieś tam przewody, śruby, złącza i inne tego typu detale. Następnie, jak już mieliśmy, że tak powiem, w oprogramowaniu Flight Hub ten model zaimportowany, tutaj zostało wykorzystane takie narzędzie, które tutaj teraz prezentuję na filmie, jest to narzędzie Mission Flight Tool.
Czyli polega to na tym, że wykonujemy sobie właśnie, kadrujemy takie zdjęcia na tym modelu, ustawiamy odpowiednie zbliżenie i wykonujemy zdjęcie. Powiedzmy pierwszego elementu, drugiego tutaj elementu, następnie tutaj kolejny element, kadrujemy sobie, wykonujemy zdjęcie. No i na tej podstawie tutaj właśnie samo oprogramowanie tworzy nam ścieżkę nalotu, tak jak tutaj widać. W tym momencie pozostaje nam po prostu upewnić się, czy te ścieżki nam nie kolidują tutaj z jakimiś drzewami, czy też elementami konstrukcyjnymi i później możemy już startować realny, że tak powiem, lot z wykorzystaniem doka. Taka dodatkowa funkcja, którą już Mateusz poruszał, to oczywiście możemy wykonywać takie adnotacje na również tutaj w przypadku inspekcji na SlideHubie. Są widoczne dla wszystkich użytkowników dodanych do projektu, także możemy od razu udostępnić to dla ekipy, która będzie wykonywała jakieś ewentualne naprawy. No i kolejne tutaj przykładowe zastosowanie pod kątem inspekcji. Są to właśnie takie inspekcje rozdzielni. Tutaj również mamy możliwość importu modelu właśnie 3D do FlightHuba 2, czyli innego oprogramowania, którym będziemy tutaj planować misję. W tym wypadku, jeżeli tutaj chodzi o rozdzielnie elektroenergetyczne, no są to obiekty o dużej złożoności, dlatego tutaj najlepiej byłoby zastosować wykonanie początkowo nalotu przykładowo matrycem 350 ze skanerem laserowym, tak żeby tutaj ująć wszystkie te elementy takie szczegółowe i również jakieś linie napowietrzne. Wiadomo, że z fotogrametrii możemy mieć problem z odwzorowaniem tego typu elementów, także tutaj właśnie zalecamy wykonanie, tak jak tutaj to zostało wykonane, najpierw chmury punktów skanera laserowego. Tym bardziej pod tym kątem, że następnie te dane też mogą być zaimportowane jakby tutaj na statek powietrzny i wykorzystane jako dane antykolizyjne podczas lotu. No i tutaj, tak jak widać na tym filmie, może wygląda to nieco niebezpiecznie, natomiast no, jeśli chodzi o doka dwójkę, no to ten statek powietrzny ma niewielkie rozmiary, także właśnie działa tutaj świetnie pod kątem tego typu ciasnych jakby tutaj miejsc. No i oczywiście, jeżeli mamy taki nalot wykonany, że tak powiem, w bliskiej odległości do takiego obiektu, no to przekłada się to na znacznie lepszą jakość danych. Następnie również już raz wykonany taki nalot inspekcyjny, praktycznie możemy w nieskończoność powtarzać z idealną tutaj dokładnością. Dodatkowe przydatne funkcje podczas inspekcji, no to jest właśnie ta funkcja obstacle data. Gdzie tutaj możemy sobie wykorzystać przykładowo właśnie taką chmurę punktów pozyskaną ze skanera laserowego i podgrać ją właśnie tutaj na statek powietrzny jako dane antykolizyjne, także będzie nam tutaj później drąg w powietrzu unikał zderzenia z tymi wszystkimi, że tak powiem, przeszkodami. No i kolejna funkcja to jest funkcja No Return Point, która też poprawiająca bezpieczeństwo. Jeżeli wykonujemy sobie inspekcję, załóżmy pod jakąś konstrukcją, tutaj na przykładzie słupa energetycznego, trasę mamy w ten sposób zaplanowaną. Taki punkt, jak tutaj pokazuję, możemy sobie oznaczyć jako No Return, czyli jeżeli tutaj zdarzyłoby się, że dron na przykład stracił nam zasięg w tym miejscu, nie wykona on klasycznej procedury RTH do góry i nie uderzy nam w tą konstrukcję, tylko albo wróci do poprzedniego punktu, a najlepiej tutaj właśnie wybierze najbliższy kolejny punkt, który nie został oznaczony jako No Return Point i dopiero z tego bezpiecznego miejsca wykona nam procedurę powrotu do miejsca startu.
No i myślę, że teraz Mateusz coś powie jeszcze o inspekcjach energetycznych ewentualnie. Tak, inspekcje energetyczne. Tutaj bardzo dobrze nawiązałeś wcześniej, jeśli chodzi o inspekcje głównie słupów energetycznych, bardzo ważne jest stworzenie modelu 3D, czyli nawet taką 350 z podłączoną L2 w celu stworzenia chmury punktów. Na przykładzie właśnie tutaj tej konkretnej misji ustawienia mamy poniżej. Wykonujemy taki nalot z laserem, by stworzyć taki model 3D, który następnie implementujemy do Trzeba też oprogramowania. dodać, że jakby no, nie mamy konieczności tak wykonywania tutaj nalotu z lidarem. Jest to taka opcja pod kątem bezpieczeństwa, oczywiście i planowania misji, które nam to w pewnym sensie ułatwi, natomiast możemy również tradycyjnie tę misję zaplanować, korzystając z innych podkładów, na przykład fotogrametrycznych, tak, jeżeli. Tak, podkłady fotogrametryczne na pewno też nam pomogą, natomiast to, co bardzo ważne jest przy słupach energetycznych, to są przewody rozciągnięte między tymi słupami. By móc ocenić dokładnie ich położenie, Tutaj tak, tutaj tak. lepiej Zgadzam. zastosować taki laser w celu zmniejszenia ryzyka. Następnie po stworzeniu tak naprawdę mapy 3D, planujemy naszą misję właśnie dzięki zastosowaniu chmury punktów. Mamy wszystkie szczegóły, linie energetyczne, które są rozciągnięte między słupami, co bardzo nam pozwala precyzyjnie obrać plan naszej misji, by po prostu uniknąć kolizji z jakąkolwiek przeszkodą. Następnie to, co jest bardzo ważne w inspekcjach energetycznych, w inspekcjach słupów energetycznych, to jest przeprowadzenie przed inspekcją główną inspekcji próbnej. Zaplanowaliśmy misję, przygotowaliśmy misję, przygotowaliśmy naszego drona. Puszczamy tego drona, żeby wykonał nam taką misję i po zakończeniu tej misji oceniamy, czy ta misja przebiegła optymalnie, czy tak naprawdę zrealizowaliśmy wszystkie elementy, które sobie wcześniej założyliśmy przed taką misją. Jeśli jakikolwiek element wymaga poprawy, no to poprawiamy tutaj plan naszej misji. I jak wykonaliśmy wszelkie niezbędne korekty, możemy przystąpić tak naprawdę wtedy do głównej inspekcji. Do wykonania głównej inspekcji naszego słupa energetycznego w tym przypadku i zbieramy wszystkie potrzebne materiały, oczywiście do chmury. Jak już zebraliśmy wszystkie materiały, nasz dron wrócił, zgrał zdjęcia, zgrał materiały, przystępujemy do analizy. Podczas analizy możemy również porównywać zdjęcia z tym, co było wcześniej, tak, w odstępach danego czasu. Przykładowo wtedy, kiedy mamy słupy energetyczne, możemy ocenić, czy na przykład jakieś ptaki założyły gniazda na słupach, bądź inne po prostu zmiany. Możemy sobie tutaj spokojnie porównywać, poddawać analizie. Możemy również te zdjęcia nałożyć na mapę 3D, a następnie ją udostępnić. To jest bardzo proste. Możemy ją udostępnić w dowolne miejsce, tak żeby nasi kontrahenci mieli również do tego dostęp. Bardzo ważną funkcją, która wspiera na przykładzie tej inspekcji energetycznych, inspekcji słupów energetycznych, jest funkcja iSpot Check. Ona jest tak naprawdę zaciągnięta z drona Matrix 350 RTK. Możemy wybrać na zdjęciu konkretny element, tak jak tutaj na przykładzie mamy, który chcemy poddać inspekcji.
i następnie dron, puszczając go w kolejną misję, on będzie wyszukiwał tych elementów i wykonywał zdjęcie konkretnie tego elementu, tak żeby uniknąć ewentualnych niepowodzeń. Tego tak naprawdę w sumie mi osobiście bardzo brakowało przy serii Enterprise, przy Mavicu trzecim Enterprise, tej funkcji. Natomiast tutaj została ona już zaimplementowana, co bardzo, bardzo ułatwia wykonanie wszelkiego rodzaju inspekcji. Tutaj mam przykład tak naprawdę słupa energetycznego, ale myślę, że jest tutaj dużo elementów, które można było w ten sposób poddać inspekcji. I następnie przechodzimy do branży budowlanej. To ja muszę, mogę Cię prosić o... Tak, tutaj jest to kolejna branża, w której będzie tutaj to urządzenie, że tak powiem, czyli będzie możliwość zastosowania tego urządzenia. Jeśli chodzi o branżę budowlaną, to oczywiście tutaj mamy do dyspozycji Doka dwójkę z Matrix 3D, który jest takim profesjonalnym dronem geodezyjnym wyposażonym w migawkę mechaniczną, w związku z czym przy wykorzystaniu tutaj Flight Hub'a dwójki możemy wykonać przede wszystkim mapowanie tutaj terenu takiej budowy, tak jak tutaj będzie to widocznie na filmie. Następnie możemy stworzyć trójwymiarowy model mesh o dużej rozdzielczości. Tak jak tutaj widać w ten sposób. No i cóż, jeśli chodzi o dokładności, jakich możemy się tutaj spodziewać, jest to około 3 cm sytuacyjnie oraz 5 cm wysokościowa. Oczywiście są to takie dokładności tutaj wskazane przez producenta, natomiast myślę, że będziemy jeszcze próbować tutaj coś więcej z tego, że tak powiem, wycisnąć. No i następnie dane z Flight Hub'a dwójki mogą być pobrane i zaimportowane właśnie do oprogramowania fotogrametrycznego również innych firm, na przykład do Pix4D, 3D Survey czy iTwin Capture Modeler, w celu później wykonywania pomiarów, analizy objętości i tak dalej. Warto dodać też tutaj, że możemy zastosować do tak powiem, planowania nalotów na przykład aplikację Flightbase, która już ma zaimplementowane funkcje jakby tutaj łączenia się z aplikacjami innych firm, także na przykład z Pix4D Cloud, prawda, czy też Drone Deploy. W tej sytuacji mamy dodatkową, że tak powiem, automatyzację procesu. Natychmiast tak naprawdę po lądowaniu drona i po zgraniu tych danych one są wysyłane powiedzmy do właśnie takich aplikacji fotogrametrycznych, gdzie te dane mogą być od razu z miejsca przetwarzane. Także tutaj, jeśli chodzi o wykorzystanie doka drugiego na budowie, mamy możliwość takiej pełnej cyfryzacji zasobów oraz terenu. No i tutaj taka dodatkowa funkcja też przydatna na budowie, którą już wcześniej pokazywaliśmy, porównanie, wizualizacja właśnie postępu prac na ortofotomapie 2D tutaj w tym wypadku. Poprzez tutaj ustawienie stacji dokującej na terenie budowy i zaplanowanie takiej rutynowej, codziennej misji mamy też możliwość wykonywania codziennych nalotów dokumentacyjnych. Możemy zwizualizować tutaj postępy takich prac na wiele sposobów w celu przedstawienia ich inwestorom czy też całemu zespołowi. Kolejny przykład tutaj takiej wizualizacji, gdzie zwizualizowano właśnie z kilku różnych ujęć postęp pracy w ciągu całego miesiąca. No i dodatkowo również w przypadku branży budowlanej mamy na przykład możliwość tutaj wyeksportowania tego modelu i podgrania do innych oprogramowań
na przykład w celu nałożenia go na dane projektowe, czy też na model BIM do przyszłej analizy. Teraz powiemy sobie też o klęskach żywiołowych. Tak, zastosowanie DOKA przy klęskach żywiołowych. Na początku, szczerze powiem, zastanawiałem się nad wprowadzeniem tego slajdu, nad wprowadzeniem tego materiału, natomiast po przeanalizowaniu stwierdziłem, że jest to bardzo fajne i bardzo ciekawe zastosowanie. Możemy monitorować, możemy porównywać wszelkiego rodzaju elementy, które mogą być zmienne. Czy to będą wały przeciwpowodziowe, czy to będą osuwiska. Możemy to w pełni kontrolować. Tak samo pod kątem możliwości wystąpienia lawin, tak? Ustawiamy takiego doka i wykonuje ono nam naloty co pewien czas, następnie ten materiał porównujemy. Następna branża, na którą chciałem tak naprawdę zwrócić uwagę, jest to branża górnicza. Mamy tutaj dość spory zakres prac poprzez kontrolę zapasów, inspekcję osuwisk, mapowania topograficzne, zarządzania pracami strzałowymi, inspekcja infrastruktury kopalnianej, tak, infrastruktury kopalnianej. Oczywiście wszelkiego rodzaju prace zaczynamy tutaj, tak jak Janusz też wcześniej wspomniał, od planowania misji. Musimy mieć pełną kontrolę nad miejscem, nad którym będziemy latać. Musimy znać strefę, mieć świadomość przestrzenną. Tworzymy misję w Flight Hubie. Edytujemy ewentualnie parametry, następnie pozyskujemy dane i przetwarzamy te dane przez odpowiadające nam oprogramowanie. Następnie dość ważne funkcje i zalety Flight Hub'a jest możliwość, wiadomo, stworzenia mapy 2D bądź 3D. Natomiast bardzo ważne jest to, że materiały automatycznie się zgrywają do chmury, tak? Nie musimy tutaj dodatkowo chodzić do naszego statku powietrznego, żeby wyjąć tą kartę i zgrać materiał. Materiał jest to wykonywany automatycznie po wylądowaniu naszego drona w doku. W trakcie jego ładowania ten zebrany materiał jest wysyłany na chmurę. Automatycznie to, co dość ważne jest w celu takiej opłacalności tego sprzętu, to jest to, że są niewielkie wymagania sprzętowe dotyczące samej aplikacji Flight Hub 2, tak? Przeglądarka to działa, także tutaj. Tak, o tym na początku nie wspomnieliśmy, myślę, że to też jest dość istotne. Oczywiście, jeżeli ktoś ma na przykład oprogramowanie DJI Terra, no to jest to pewną zaletą, tak? Daje tutaj to większe możliwości, bądź też inne oprogramowanie fotogrametryczne. Tak, no i oczywiście możemy też stworzyć, czy postawić taki własny serwer, o czym też wcześniej wspominaliśmy, żeby mieć pewność, że te dane nigdzie nie wypłyną i będą w pełni bezpieczne. Tutaj mam wykonanie przykładowej misji. Oczywiście plik jest zaimportowany z KML-a. Tworzymy tak naprawdę tryb cyfrowy i możemy na podstawie zebranych materiałów ocenić ewentualne zagrożenie, potencjalne zagrożenie w czasie rzeczywistym, bo też mam oczywiście podgląd z czasu rzeczywistego wykonywania takiej misji. Dość ważnym elementem w branży górniczej jest pomiar objętości. Pomiar objętości mas ziemnych za pomocą danych fotogrametrycznych przy zastosowaniu statku powietrznego jest to bardzo wydajny sposób oceny i analizy objętości mas. Oczywiście to, co jest bardzo ważne, to musimy zastosować tutaj stację RTK. Tak, myślę, że to jest dość podstawowa
podstawowy element, tak by mieć pomiary z dużym, dużą dokładnością geodezyjną i małym czynnikiem, małym współczynnikiem błędu. To również może mieć swoje zastosowanie pomiary zapasów przy kontrolowaniu przykładowo wysypisk śmieci, tak żeby ocenić, czy ile mamy zebranego materiału na danym placu, tak żeby cały czas móc kontrolować strefę. Następnie zarządzanie pracami strzałowymi. Tak? Prace strzałowe charakteryzują się tym, że są mają dość wysoki element niebezpieczeństwa. Są tutaj używane elementy pirotechniczne, natomiast przy zastosowaniu drona, przy zastosowaniu statku powietrznego to ryzyko jest zmniejszane. Jednocześnie rutynowe monitorowanie takiego miejsca też wspomaga tak naprawdę prace strzałkowe poprzez jakieś osuwiska, ewentualne możliwości ewentualnych osuwisk z elementów, z miejsc, gdzie będą wykonywane prace strzałkowe, bądź gdzie zostały one wykonane. No i tutaj mamy teraz krótki film właśnie z przebiegu takich prac strzałkowych, jak to wygląda w rzeczywistości. Mam nadzieję, że dobrze tutaj będzie widać też u Państwa, bo u nas widać świetnie, natomiast wiadomo, jak to internet działa. Tak, jakby jakieś były problemy techniczne, występowały jakieś duże lagi w trakcie animacji, to dajcie nam znać proszę na czacie, tak żebyśmy mieli o tym wiedzę, to jest dla nas dość kluczowe. Dobrze. Następne zastosowanie w branży górniczej to jest inspekcja zbocza. To nie tylko myślę branża górnicza, aczkolwiek tutaj wolałem o tym wspomnieć. Inspekcja zbocza, tak by móc skontrolować ewentualne osuwiska, by ocenić nachylenie zbocza. Wszystko to jest oczywiście elementem dbania o bezpieczeństwo. Zanim tutaj wystąpią jakiekolwiek problemy, możemy to wcześniej sobie poddać kontroli. No i inspekcja, tak? Inspekcja branży górniczej, elementy infrastruktury tutaj mają kluczowe elementy do poprawy bezpieczeństwa, by w pełni kontrolować ewentualne zagrożenia, potencjalne zagrożenia, by móc te materiały modelować 3D, co pozwala na dokładne obserwowanie zagrożeń. Jednocześnie myślę, że to dość znacząco wpływa na oszczędności, pozwala nam zaoszczędzić na kosztach kontroli. No, pierwsze takie pytanie, jakie są główne różnice między DJI Dock 2 wersją tą poprzednią, to można powiedzieć już odpowiedzieliśmy, czyli głównie tutaj właśnie te rozmiary, no i przede wszystkim wysoka dokładność mapowania, czego w Docku 1 nie mieliśmy. Natomiast również istotną kwestią, którą warto tutaj poruszyć, jest większa opłacalność tego urządzenia z tego względu, że są no, niższe koszty zakupu tego urządzenia, wdrożenia oraz też obsługi serwisowej. Także to jest takie tutaj dość istotne. Tak, przy drugim pytaniu, które statki powietrzne są kompatybilne z dokiem drugim, no to przede wszystkim są to dwa drony. Jest to Matrix 3D oraz Matrix 3TD. One się odróżniają przede wszystkim sensorami, przede wszystkim kamerami. Tutaj poniżej je zamieściliśmy. 3D, no to jest tutaj używane przede wszystkim do wykonywania precyzyjnych takich prac pomiarowych, mapowania, prace fotogrametryczne, prace geodezyjne.
Natomiast Matrice 3 TD jest to dron z kamerą, z sensorem termowizyjnym. No i myślę, że tutaj największe wykorzystanie będzie miał do kontroli bezpieczeństwa publicznego, tak jak tutaj nawiązując do tego, co wspominałeś, oraz do kontroli PPOŚ, do kontroli przeciwpożarowych. Będzie wykorzystywany również przez służby SAR do poszukiwań wszelkiego rodzaju misji ratunkowych. Tak, i kamery są niezmienne. Nie było jasne. Tak, bo takie pytanie też wydarzały. Niestety z góry musimy tutaj założyć, jaki statek powietrzny będziemy stosować. Następne pytanie, jakie oprogramowania obsługuje DJI Dock? No to oczywiście do planowania misji tutaj mamy dedykowaną aplikację Flight Hub 2, natomiast producent umożliwia pisanie własnych aplikacji pod to urządzenie, także już w tym momencie są dostępne na rynku bardzo dobre aplikacje, na przykład Sidebase czy też Drone Harmony. No i oczywiście tutaj pytanie jeszcze API SDK. Oczywiście mamy możliwość również, producent udostępnia dokumentację, jeżeli chcielibyśmy przetwarzać dane tam na miejscu, gdzie stoi dock, również jest taka możliwość, oczywiście trzeba tutaj no, posiadać pewne zasoby jakby programistyczne, żeby to zrealizować. No i dodatkowo jeszcze w kwestii PSDK, no to tutaj oczywiście mamy złącze na dronie, także możemy dedykowane jakieś wyposażenie pokładowe również podłączać do tego drona, jeśli takie sobie, że tak powiem, zaprojektujemy bądź zakupimy jakieś. Kolejne pytanie, z którym się najczęściej spotykaliśmy. Jaki jest minimalny odstęp czasowy pomiędzy dwiema operacjami DJI Dock 2? Tak naprawdę to wszystko zależy od ładowania naszej baterii w dronie. Tak? Minimalny czas to jest 32 minuty, tak, żeby dock się naładował od 20% do 90%. Oczywiście jak rozładujemy go do 10 czy do 15%, ten czas delikatnie się wydłuży, natomiast potrzebny jest czas oczekiwania na naładowanie tej baterii około 32 minut. Tak, oczywiście, jeżeli jest jakby bateria niewykorzystana, no to tutaj czas ten do ładowania do pełni będzie krótszy wtedy. Czy drugi obsługuje misję między dwoma dokami? Na ten moment nie obsługuje misji między dwoma. Dobrze to rozumiem, tak. Na ten moment nie ma możliwości wystartowania dronem z jednego doka i wylądowania na drugim. Natomiast też producent tutaj jakby nie zamyka drogi i jest planowane oprogramowanie, które jest szansa, że będzie właśnie taka funkcja dostępna. Jak długi czas może działać bez zewnętrznego zasilania? Tak, to o czym na początku w sumie nie wspomnieliśmy, dock ma własną baterię. Ta bateria pozwala ładować naszego drona, nasz statek powietrzny oraz pracować naszej stacji dock 2 przez około 5 godzin. Producent zakłada około 5 godzin czas zasilania bez zewnętrznego zasilania. Kolejne pytanie, czy akcesoria Mavic 3 Enterprise są kompatybilne z serią Matrix 3D? No tutaj niestety nie są kompatybilne. Kolejne pytanie, czy Matrix 3D obsługuje nalot ręczny z RC Pro? Tutaj jeśli chodzi o samo sterowanie, to tak, jak najbardziej jest to możliwe. Tak, możliwość taka jest, producent jak najbardziej taką możliwość dał, natomiast ze względu na ograniczone funkcje zaleca używanie jedynie RC Pro do konfiguracji, ewentualnie połączenia do naszego statku powietrznego jako kontroler B, czyli kontroler zapasowy na wszelki wypadek. Tak, czyli nadaje się do testów obsługa poprzez RC Pro, natomiast też tutaj nie zaplanujemy misji fotogrametrycznej w ten sposób, także to należy wziąć pod uwagę. Następne pytanie, czy Matrix 3D obsługuje funkcję timelapse i inteligentne śledzenie? Tutaj no, tej funkcji nie obsługuje, ani timelapse, ani inteligentnego śledzenia na ten moment nie obsługuje. Dlaczego podczas potrząsania Matrix 3D słychać grzechotanie? Tak, tutaj sam byłem na początku zdziwiony samym pytaniem.
Natomiast tak, podczas potrząsania nasz statek powietrzny grzechocze, słychać jakieś grzechotanie dochodzące z silników. Natomiast jest to normalne zjawisko, ponieważ w ramionach zostały zainstalowane specjalne amortyzatory w celu redukcji wibracji w trakcie wykonywania misji. Dlatego słychać to grzechotanie. Dość specyficzny dźwięk. Czyli to nie jest ryż? Nie, ryż to nie jest. Dobrze, proszę Państwa, teraz sobie pokrótce porównamy specyfikacje. No tutaj jeśli chodzi o doka, jedynkę, dwójkę, to oczywiście waga, to już mówiliśmy o rozmiarach też. Temperatura pracy nieco lepsza była tutaj, jeśli chodzi o doka jedynkę, natomiast tutaj również jest fajny zakres. Zasięg oczywiście został zwiększony. No i z takich istotnych informacji czas ładowania jest nieco dłuższy, ale równie dobry. No wynika to z tego, że w doku jedynce tutaj były złącza, natomiast to jest to ładowanie bezprzewodowe. Kamery monitorujące, no to z doka oczywiście tutaj na doku mamy kamery monitorujące, żeby widzieć, co się dzieje wokół urządzenia. Tu była pojedyncza kamera, natomiast w tym drugim są dwie. No wynika to bardziej z tego, że po prostu klapy otwierają się na zewnątrz, w związku z czym jedna kamera patrzy do środka doka, a druga na zewnątrz. Tak, jest możliwość oczywiście przełączania między kamerami na żywo. To jest to bardzo intuicyjne. Następnie porównanie naszych statków powietrznych, również do wersji doka pierwszego, czyli z M30T. Oraz wersji Mavic 3 Enterprise Thermal. Tak jak widzimy, dość spore różnice wagowe, również spore różnice w wymiarach są. To, co jest bardzo ważne, to, co też my z tymi pytaniami się spotykaliśmy, przy matrysie M3DT nie ma możliwości złożenia ramion. Natomiast przy wersji Enterprise te ramiona możemy składać. Czyli przy Mavicach. Tak, przy Mavicach składamy, możemy złożyć, natomiast w statku powietrznym z doka drugiego po prostu te ramiona są nieskładalne. Tak, tutaj jeśli chodzi o odporność na wiatr, mamy porównywalną 12 metrów na sekundę, no w trakcie lądowania oczywiście jest ona mniejsza, natomiast gdyby tutaj zdarzyło się, że prędkość wiatru nam znacząco wzrosła, no to też dron wyląduje, że tak powiem, na miejscu awaryjnym, gdzieś obok, że tak powiem, stacji dokującej. Tak, miejsce awaryjne jest, instalując doka drugiego, a jest wręcz wymagane, dok tego wymaga, żeby zaimplementować lądowisko awaryjne. Może ono się znajdować dość blisko, z tego co pamiętam, powyżej 2 metrów od doka, już może być takie miejsce zaimplementowane, co wspomaga i ułatwia montaż, bo możemy zamontować takiego doka na przykład na dachu, gdzie mamy ograniczone miejsce. To jest 2 metry na dachu, myślę, że na pewno znajdziemy możliwość wybrania takiego miejsca awaryjnego lądowania. Zgadza się. Czas lotu oczywiście został przedłużony do 50 minut. No i tutaj z takich bardziej istotnych informacji. Oczywiście w matrysie 30 był jeszcze wskaźnik laserowy i kamera FPV. Tutaj w tych dronach nie mamy, bo to są stricte, że tak powiem, drony przeznaczone do użycia ze stacją dokującą. No i tutaj porównanie Mavica 3 Enterprise do Matrix 3D. Również główną różnicą jest czas lotu. Poza tym, jeśli chodzi o Mavica, to te drony są niemal tożsame. No i dziękujemy serdecznie też za uwagę. Co jeszcze dodam? Generalnie mamy tutaj kilka sztuk stacji dokujących właśnie DOK 2, można powiedzieć, na prezentację przeznaczonych dla Państwa, także zapraszamy serdecznie do kontaktu, jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć to rozwiązanie gdzieś w swojej okolicy na żywo, proszę dać znać, będziemy takie prezentacje tutaj wykonywać w terenie.
Jak również myślę, że nawet w szczególnych przypadkach będziemy nawet w stanie taką stację dokującą u Państwa zostawić na powiedzmy tydzień czy dwa do takich testów. Dobrze, teraz może przejdziemy jeszcze do pytań z czatu, ponieważ było ich kilka tutaj, bo właśnie tak, ja muszę poprosić o wyświetlenie. Więc tak, mamy kolejne pytania. Tak jak tutaj widzę, jak można zmniejszyć koszty na pracę pilotu za pomocą doka drugiego? Drony same się nie pilotują. Zgadza się, same się nie pilotują, natomiast możemy zmniejszyć koszty transportu, dojazdu, ponieważ dokę ustawiamy w jednym miejscu, możemy mieć pilota, który znajduje się w innym miejscu, w jakimś przykładowo kontenerze przy budowie i z tego miejsca jest w stanie pilotować nam drona. Możemy też te misje z drona rutynowo odpalać, tak? A więc to na pewno ułatwia i ogranicza nam te koszty. Tak samo przy montażu jest to dość zoptymalizowane względem doka pierwszego. Tak, sam jeszcze widzę od góry pytanie, ile doków można połączyć ze sobą naraz. Jeśli chodzi o oprogramowanie Flight Hub 2, tutaj nie mamy ograniczenia pod kątem ilości urządzeń do niego podłączonych. Można tu również podłączać inne drony DJI-a. Możemy podłączyć, zresztą do tego właśnie to urządzenie zostało tutaj zaprojektowane. W niektórych sytuacjach będzie konieczność ustawienia na danym obszarze kilku takich stacji dokujących, w związku z czym no jedyną rzeczą, która nas tutaj ogranicza, to jest przepustowość łącza, jeżeli chcielibyśmy jednocześnie oglądać na przykład obraz z 10 doków, no to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest jakaś tam rzecz, która może nas ograniczyć. Tak, i tu od razu widzę, że odpowiedziałeś na kolejne pytanie, czyli ile obrazów możemy jednocześnie puścić na live, obserwować naraz. No to zależy od łącza internetowego, tak naprawdę. Tylko to nas może ograniczyć. Natomiast jakie są opóźnienia obrazu? Ta sama odpowiedź. Tak, to będzie zależało od łącza internetowego, natomiast no tutaj testując u nas, to często lataliśmy albo dok był podłączony bezpośrednio po kablu, lub nawet stosowaliśmy standardowy modem 4G, także tutaj nie było żadnych większych problemów z opóźnieniem. Natomiast oczywiście zaleca się podłączanie go po kablu. No i producent deklaruje, że to opóźnienie jest w przypadku dobrego internetu poniżej 1 sekundy. Także uważamy, że to, że tak powiem, spełnia to wymaganie. Dobrze. Co ma zasięg do doka? Dok nie lata. Zasięg to jest cecha drona. Tak, dobrze czytam? Tak. Tak, no dok na pewno wspiera nam ten zasięg. Wiadomo, zasięg to zależy od drona również i od stacji bazującej od naszego drona. No i tutaj mamy anteny, tak? I na stacji dokującej i na urządzenia nadawcze odbiorcze, także w obu urządzeniach, w zależności od tego, co tam zastosujemy, to taki też będzie zasięg, prawda? Tak, i dok, i nasz statek powietrzny ma anteny po obie strony. Mamy jeszcze jakieś pytania? No tutaj widzę, że już nam się czas dość mocno, że tak powiem, przedłużył. Także proszę Państwa, jeżeli byłyby jakieś jeszcze dodatkowe pytania od Państwa, no to zapraszamy serdecznie też tutaj do kontaktu. Podajemy dane do siebie, jeżeli będą Państwo zainteresowani tym urządzeniem, czy konkretną wyceną, czy tak jak mówiłem, jakby tutaj testami, zobaczeniem tego na żywo, no to zapraszamy do kontaktu. I co, chyba kończymy, chyba nie tyle, chyba że miałeś jeszcze coś do dodania. Myślę, że już wyczerpał nam się trochę czas. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy częściowo również Państwa pytania. Bardzo dziękujemy za udział w webinarze. Myślę, że też to nam dało, szczególnie Państwa pytania dało nam wiele, wiele tematów, z którymi teraz możemy się na nowo zmierzyć. Tutaj też, tak jak ja już wspomniał, prosimy o informacje ewentualne,
live z użyteczności, używania z tego, jak ten dok się sprawdza na konkretnych realizacjach, tak jak było w ankiecie, więc proszę tutaj. Tak, jeżeli będzie zapotrzebowanie z Państwa strony na kolejny webinar w zakresie jakiegoś konkretnego zastosowania, czy to w energetyce, czy to w budownictwie, czy na kopalniach, no to proszę dać znać i będziemy próbować tutaj realizować takie kolejne, że tak powiem, nagrania. Tymczasem dziękujemy Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Tau, tau.